Siemaneczko moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA 5. Tym razem myślę, że sobie odwiedzimy lokacje, w których są jakieś fajne pojazdy, tak? Jak widzicie, ja jestem tutaj zupełnie na samiutkim początku gry, więc nawet ma... To było gdzieś tutaj, chyba gdzieś tutaj. Dobra. Pośmigamy sobie, widzicie, no ja jestem tak naprawdę na samym początku gry. Jakby nie ma co też wymagać jakichś tam cudów, nie? Ale dobra. Też te filmiki robię tak naprawdę z tego względu, że no jeszcze troszeczkę tutaj czekania na GTA 6 nam zostało, więc no i sobie tam co jakiś czas śmigać, patrzeć, czy faktycznie to auto się tam znalazło. Ale dobra, no zobaczymy w ogóle, czy to będzie, czy nie. Jest. No i zobaczcie, mamy tutaj takie auto. Kurde, szybciej, bo nas zabije. Ale dobra, w każdym razie, no. Widzicie? Udało się go ukraść za pierwszym razem. Jak ktoś lubi klasyki, oczywiście. Zachęcam, no zobaczcie, normalnie jak w mafii, nie? Wnętrze. Eleganckie autko. Ale... Przecież tutaj policji nie będę gubił, więc... I cały czas podkreślam, że jest to po prostu tryb fabularny gry, nie jest to żadne GTA Online. Więc... Nie będę ich tutaj teraz gubił, tylko robię krótkie cięcie i widzimy się już w kolejnej lokacji. Coś takiego. No, mniej więcej, nie? Coś tam jest, ale to... Nie o to auto nam chodziło ogólnie. Dobra, chyba gdzieś wyżej to było, wiecie? Pierdolę, kupi. Dobra, tu nie ma nic. O, proszę bardzo. Oczywiście. Jednak warto było. Dinka Jester, widzicie? Warto się udać. No różne takie inne auta też możemy tutaj znaleźć, tylko właśnie już nie kojarzę, które, ale właśnie wiem, że takie akurat jak to chyba jedna lokalizacja wyjechała. Mogę się mylić. No zobacz. Spoko, nie? Tutaj? No dobra, ale no przejedźmy się tam. Ten motor mi się wydaje mi się... O jest! Zobaczcie, jest! Wystarczyło tylko chwilę poczekać, nie? Zobaczcie, to respią się niesamowicie. Patrz, jak ktoś lubi też takie... tego typu auta. Pani z Kalahari. Takie terenowe auto. No i dobra, tutaj też taka ciekawostka. W zasadzie, no to... Wątpię, żeby ktoś z was chciał to auto, no ale... Zobaczcie. Tutaj. To jest ta lokalizacja, nie? Czy prowadził do tego, czy nie? O. Tak, żeby wam zobrazować, to jest tutaj. No i zobaczcie. Pod kościołem. Możemy sobie ukraść karawan.
Nie wiem, czy ktoś chciałby. Ale no, jest to taka ciekawostka. No i dobra, jeszcze wam chciałem pokazać, że tutaj w tej lokacji po prostu zwykły tak naprawdę lakiernik samochodowy, można powiedzieć, że na północy miasta. Tutaj. No i zobaczcie. Też pojeździłem troszeczkę. Jak tu przyjechałem, to nic nie było, żadnego auta. No a teraz żeby sobie śmigać. I tak naprawdę no to zależy od czasu, w którym przyjedziecie tutaj, nie? To czasami może być. No i dobra, moi drodzy, od razu z marszu sobie też sprawdzimy jeszcze jedną miejscówkę. Ja już sobie ją tutaj zaznaczyłem na mapie. No, zobaczcie, to jest tutaj. Czyli tak naprawdę drugi jakby. Od razu też L. O! No i proszę bardzo. Patrzcie. Widzieliście. Już tamten bardziej mi się podobał niż ten. No ale możemy tutaj różne auto trafić, nie? Już tak w poprzednim filmie. Oczywiście nas będzie gonić policja, żeby móc tam wrócić i wam pokazać. O, proszę bardzo, patrzcie. Mamy limuzyny, nie? No i stąd możemy sobie właśnie zgarnąć limuzynę. Z tego oto hangaru. Widać tak się. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy w kolejnej lokacji. I tak naprawdę. Tak naprawdę zobaczcie, możemy sobie zgarnąć tutaj, to jest na północ od miasta, takie miasteczko tutaj na wiosce, możemy sobie zgarnąć, zobaczcie, parkę czy buldożer, jak to się nazywa. No i tutaj rypą sobie na rypę i tak dalej. No i dobra, teraz lecimy sobie po kolejnego. Zobaczcie, to jest mniej więcej gdzieś tutaj. No, proszę bardzo, jak macie mapę, to będziecie widzieć. Tego kolosa tutaj. No i on myślę, że zawsze jest w tej lokalizacji. I sobie taką wywrotką wyjść. Śmiało. O się obie skręty. Siemaneczko, moi drodzy. To kolejna jakby część tego samego filmu. Czyli jedziemy zobaczyć teraz, czy tak naprawdę tutaj uda nam się ukraść to auto na lotnisku, o którym myślałem. Wiecie, no zaraz zobaczymy, chociaż wydaje mi się, że powinno się udać. Zobaczcie, wjeżdżacie sobie tutaj. Ogólnie często tutaj są jakieś, kurde, jakieś śmigłowce i tak dalej. Widzicie, tu jeden ląduje. No i kurwa, nie ma. Dobra, pojeździmy tutaj chwilę i teraz zobaczycie, że powinien być. Tu przed chwilą był. Co za padak. Dobra, dajmy mu chwilę, może się zrespi jednak. Stwierdzi, że jednak się zrespi i będzie ok.
No i dobra, jedziemy sobie na to miejsce. To jest pod tym hangarem tutaj. Kurde. Nie ma tego auta, ale zrespiło się inne na tamtym miejscu. Nie wiem dlaczego, ale nie da się. Tu mamy helikopter. No i popatrzcie. Jest to auto, którego szukaliśmy, nie? Zobaczcie. Ja nie mam żadnych modów w ogóle, ani nic tutaj uruchomionego. I zobaczcie, wyjeżdżamy sobie. Trochę się uszkodzi, no ale trudno. I tak naprawdę starczy teraz zgubić policję, nie? No i zobaczcie. Naprawdę całkiem spoko auto. Jak w środku wygląda, no... No też w miarę, nie? Szyby takie przyciemnione i tak dalej. Wygląda całkiem... Całkiem spoko. Także tak możemy sobie zdobyć to autko. No i dobra, moi drodzy, kontynuujemy tutaj... szukanie tych aut. Dobra, ogólnie to auto jest gdzieś... Tutaj. Ja sobie w ogóle jeżdżę teraz po okolicy, dlatego że czekam, aż ono się tam zrespi. I cały czas tam jest pusto. Jak widzicie, mam to auto, które wziąłem wcześniej sobie. Musimy tutaj sobie wjechać. No i tak, to już nas wita całkiem niezłe auto. Tutaj oczywiście... O, jest, jest, jest. Już myślałem, że nie będzie. Zobaczcie. O, proszę bardzo. I to jest... Widzicie, bardzo fajne auto i bardzo szybkie przede wszystkim. Uszkodzić. Ach. Dobra, no i zobaczcie, no jest całkiem fajne, tak? Widzicie, nie musicie nie wydawać żadnej gotówki w grze. No i ogólnie też tutaj taka ciekawostka. Słuchajcie. Też taka ciekawostka, bo jesteśmy teraz dokach i tak dalej. No i bierzemy sobie motorówkę. Aj, wiedziałem, że wpadnę. No dawaj do góry. No i zobaczcie, teraz jak wyskakujemy z tej motorówki, to automatycznie Franklin ma tutaj butlę tlenową podłączoną. Także fajna sprawa. Ktoś nie wiedział, to już wie.